gdzieś na południe Polski, położona w Beskidzie Śląskim. To miejsce, które kocham na życie. To tutaj znajduje się wszystko, o czym można śnić. Otoczona malowniczymi kulami, pełna zieleni, spokoju, Brenna jest prawdziwym rajem na ziemi. Świeże powietrze, szum strumieni, śpiew ptaków, to wszystko sprawia, że każdy dzień spędzony tutaj jest wyjątkowy. Miejscowi ludzie są serdeczni i gościnni. Brenna to miejsce, gdzie serce znajdują spokój, a dusze inspirację. Przekonajcie się sam. Szkoła, do której chodzę, jest wyjątkowa, ponieważ zamieszkują ją nietoperze, podkowce małe, ulotki duże. Wiosną przylatują na strych szkoły ze swoich zimowych kryjówek. Tutaj rodzą się małe nietoperze i je wychowują. Chciałbyś zobaczyć je na żywo? W mojej szkole zostało stworzone obserwatorium nietoperzy, gdzie od maja do września możesz obserwować te zwierzęta przez szyby weneckie oraz za pomocą kamer. Zimą nietoperze wylatują do pobliskich jaskiń, gdzie zapadają w hibernację. Brenna to teren w większości górzysty, gdzie występują liczne jaskinie zbudowane ze skał z Liszu Karpackiego. Najbardziej znaną jest jaskinia w Trzech Kopcach, która sięga blisko 2275 metrów długości korytarzy. Spacerując po mojej ukochanej Brennej, możesz natknąć się na prawdziwe perełki przyrodnicze. Na szczególną uwagę zasługuje Jodła Pospolita o obwodzie ponad 416 cm. W sumie w Brennie jest 14 pomników przyrody ożywionej, które chronią łącznie 18 drzew. W Brennie natura odgrywa główną rolę. Pełna jest licznych roślin i ziół, które od wieków wykorzystywano do celów zdrowotnych, nadając rytm każdej porze roku. Spacerując po jej szlakach, można natknąć się na aromatyczne łąki i lasy wypełnione bogactwem roślinności. Do dzisiejszego dnia zioła są integralną częścią lokalnych tradycji i uroczystości. Wciąż obecne na imprezach, w kuchni, a także w domowych apteczkach mieszkańców. Brenna to miejsce, gdzie zapach ziół przenika każdy aspekt życia, tworząc niepowtarzalną atmosferę harmonii z naturą. Nie bez powodu mówi się Brenna ziołami pachną. Zobacz to wspaniałe miejsce. Wiesz, gdzie jestem? W Beskidzkim Domu Zieleni przy Tulia. Przy Tulia to muzeum, gdzie znajduje się multimedialna wystawa, która obrazuje funkcjonowanie ziół w kulturze i życiu codziennym górali śląskich. Wokół budynku znajduje się herbarium, ogródek ziołowy. Kalendarz wydarzeń jest pełen ziołowych warsztatów, koncertów i spektakli. Dom Zieleni jest także miejscem, gdzie odbywają się spotkania zespołów regionalnych oraz chórów. Dzieci i młodzież uczestniczą tutaj w różnorodnych zajęciach, co czyni to miejsce centrum kulturalne i edukacyjne dla lokalnej społeczności. To właśnie tutaj odbywają się próby dziecięcego zespołu regionalnego Mała Brenna, do którego uczęszczam. Wiesz, że Brenna jest owiana różnymi legendami i opowiadaniami? Magia i czary od zawsze towarzyszyły mieszkańcom Brenny. A teraz zapraszam Was na bajkowy szlak utopca, gdzie głównym bohaterem jest właśnie utopiec. Spacerując tym szlakiem, możesz zobaczyć drewniane rzeźby, które nawiązują do mitologii słowiańskiej. Aby urozmaicić przejście tym szlakiem, utworzono grę terenową z zagadkami i pieczątkami oraz zamontowano domki dla zwierząt. Uwierz, zabawy jest co niemiara. Krajobraz Brennej zdobią również liczne kapliczki i krzyże,
które można spotkać zarówno na szlakach górskich, jak i na prywatnych posesjach. Mieszkańcy od zawsze dbają o nie, sprzątają i remontują. Najbardziej podoba mi się krzyż zakochanych, wyrzeźbiony w formie drzewa życia. Nieodłącznym elementem krajobrazu są także owieczki. Często spotykam je, gdy wędruję na Grabową lub Trzy Kopce Wiślańskie. W dolinach również można je zobaczyć. Wiesz, że w XVI wieku do Brennej przybyli Wołosi, pasterscy lud z Bałkanów, którzy wnieśli ze sobą tradycje, które przetrwały do dziś. Mieszkańcy chętnie dzielą się swoją wiedzą podczas licznych warsztatów i imprez. Do najważniejszych imprez Brennej należą Noc Świętojańska oraz Dożynki Ekumeniczne. To właśnie wtedy mieszkańcy często z różnych grup wiekowych i społecznych łączą swoje siły, aby stworzyć coś wyjątkowego. Noc Świętojańska w Brennej to wyjątkowe święto inspirowane słowiańskimi wierzeniami. W przeciwieństwie do innych regionów, tutaj nie wrzuca się wianków do głowy, ale wiesza się je nad drzwiami i oknami domów oraz kościołów. Ważnym elementem tej tradycji są również ogromne ogniska zwane baframi. Co roku impreza rozpoczyna się pochodem zespołu regionalnego Brenna i orkiestry dętej. Wszyscy z pochodniami i wiankami idą do kościoła na uroczyste poświęcenie ognia. Następnie ogień jest przenoszony do parku turystyki, gdzie odpala się ognisko. W amfiteatrze zaczyna się część rozrywkowa, pełna muzyki. Dożynki ekumeniczne to również barwne i radosne wydarzenie w Brennej. Rozpoczyna się korowodem dożynkowym spod kościoła ewangelicko-augsburskiego w Brennej Pinkas, który zmierza do Brennej Centrum. W korowodzie uczestniczą rolnicy, zespoły regionalne, chóry, koła łowieckie, firmy prywatne, grupy nieformalne oraz goście z Czech i Słowacji. Odbywa się nabożeństwo ekumeniczne, a także obrzęd dożynkowy prowadzony przez lokalne zespoły regionalne. Potem następuje część artystyczna z występami muzycznymi, tanecznymi i solistycznymi. Słyszałeś kiedyś o biegu obryńskiej kierce? To coroczne wydarzenie sportowe, które przyciąga miłośników biegania z całego kraju. Trasa, jaką muszą pokonać biegacze, to ponad 15 km. Trasa wcale nie jest taka prosta, ponieważ biegnie w centrum Brennej wysoko w góry poprzez Halę Jaworową, Grabową, Stędyron i Chorzeń. Zobacz najpiękniejszą wieś województwa śląskiego.
Zapraszamy.